Jeżeli chodzi o to, nawet to pierwsze powitanie i to, że jestem przybyszem z kraju dalekiego, to korespondent taki znany, dziennikarz francuski, André Frossard, napisał taką depeszę do Figaro i to się ukazało w specjalnym wydaniu tego. To nie jest człowiek z Polski, to jest człowiek z Galilei. Tak nie wszyscy rozumieli tą przenośnię. Ktoś na to zwrócił uwagę, że tu chodziło o to, że nie jest istotne, czy on przybył z Polski, z Czech, z Węgier, czy z innego kraju. Ale on przybył jak gdyby w swojej misji bezpośrednio ze świętych miejsc. Galilea, z Galilei. Więc tutaj jak gdyby niektórzy uznali, że to jest dobra wróżba, że to będzie człowiek, który odmieni świat i odmieni Kościół. No w pewnym sensie Frossard miał rację i dlatego często nawet powtarzano tam na Zachodzie to, że papież z Polski i z Galilei. Papieża zobaczyłem innego właśnie w ojczyźnie. Bo też prowadziłem transmisję z lotniska na Okęciu i po raz pierwszy właśnie, że papież wyszedł ku zaskoczeniu wszystkich, bo to nie było przewidziane, że nawet w pewnej chwili dwóch ochroniarzy tak doskoczyło, a on ukląkł i ucałował ziemię. Powtarzam, tego w planie nie było, no ale wtedy rozległy się ogromne oklaski. No słychać było nawet sam z Okęcia te dźwięki dzwonu, bo wtedy wszystkie dzwony, nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju i Zygmunt dzwonił, wszystkie dzwony dzwoniły. Rok to był, przypominam, 79, czyli to jeszcze był no PRL, co to dużo mówić, głęboki. A jednak tutaj no, przyszedł ten moment, w którym wszyscy poczuli się troszeczkę wolniej, tak patrzyli na siebie, no nie półgębkiem, ale no tak z satysfakcją, jak człowiek z człowiekiem. To była sobota, 2 czerwca. O godzinie 10 lotnisko wojskowe na Okęciu, powitanie papieża. Po raz pierwszy powitanie papieża. Dotychczas tam uczestniczyłem w różnych tego typu uroczystościach, kiedy witało się głowy państw. Tam się witało Gagarina, który przybył z wizytą oficjalną do Polski. Tam Fidel Castro. No, Haile Selassie byli tacy egzotyczni przywódcy, prezydenci, pierwsi sekretarze i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko szło według takiego, był transparent, serdecznie witamy na tego. Pozdrawiamy bojowników o pokój i współistnienie wszystkich narodów. No i wpuszczano kilkadziesiąt osób, żeby mógł ten dostojnik pościskać ręce, ale to wszystko no, miało charakter taki, no, wszyscy byli ciekawi, przede wszystkim więcej ludzi przyszło, no bo niemożliwe było, żeby tam zostało 10 czy 100 osób. No było dość dużo, kilka tysięcy osób się znalazło na tym. I już tam po raz pierwszy zobaczyliśmy dwójki, milicjant w mundurze, i diakon, zakonnik w czarnym tym, z czapeczką, wszyscy mieli takie swoje czerwone krzyżyki i to była taka służba bezpieczeństwa jak gdyby. I oni krążyli, żeby tam nie było jakiś, czyli już tu była taka niby współpraca, że milicja zgodziła się, żeby po prostu, jak to potem mówiono, dlaczego na to zgodzono, że kilka tysięcy ludzi po raz pierwszy przyszło na lotnisko Okęcie, do którego właściwie nie można, bo tajemnica państwowa to jest obiekt strategiczny. Czyli przedtem wpuszczano ludzi swoich, no nie wiem, jakichś partyjnych czy coś takiego, a tutaj przyszła tak zwana gawiedź. No i teraz podobno nasze władze powiedziały, owszem, to przejmijcie w razie czego, jeżeli coś by się zdarzyło, czy coś takiego, to przyjmujecie współodpowiedzialność, będziecie musieli reagować na to, co się stanie.
I dlatego niech księża razem chodzą, i to był dobry pomysł, z policjantami, żeby wiadomo było, że tu nie ma jakiś, żeby nie było jakiejś demonstracji. No też chciano, żeby nie było demonstracji. Nikomu na tym nie zależało, żeby na samym początku nagle no, ktoś tam krzyknął precz z komuną. No byłoby to, i papież też by nie był zadowolony z tego, na pewno, jak się potem okazało. Oczywiście, no, jeżeli chodzi to, co pan pytał, że jak mieliśmy odprawę u szefów, to jakie tym razem były odprawy? No znowu ta nieszczęsna decyzja nie mówić Ojciec Święty. Ta druga sprawa była bardzo widoczna już w trakcie pielgrzymki, kiedy każda msza święta z udziałem tysięcy pielgrzymów kończyła się hymnem Boże coś Polska przez tak liczne wieki i tak dalej. I tam był ten miękki punkt w tekście: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Tak śpiewano w czasach zaborów i tak śpiewano w kościołach wolnych w czasie komuny. A chodziło o to, żeby powiedzieć: Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. Tak sobie zażyczono, żeby była ta wersja. Ponieważ za pierwszym razem to się nie udało i większość ludzi Ojczyznę wolną racz przywrócić, Panie. Więc w związku z tym zażądano od reportów: kończymy transmisję na wyciszeniu. Przed tymi słowami Ojczyznę wolną, czy taką, czy owaką. Już tu schodzimy, bo jeżeli nie, to was wyrzucimy. Musicie kończyć sami, ale tak, żeby to nie było jakoś, bo to już zaczęły się potem plotki, jak to właśnie wstrzymują, miksują i tak dalej. Więc takie śmieszne wydawałoby się życzenia. Transmisja. No oczywiście już można było troszkę no, poszaleć, powiedzieć, czym jest ten dla nas ten papież, ta biała postać, która chodzi, tak ludzie się do niego garną, te dzieciaki, no, rzeczywiście było o czym mówić. I on bardzo tak podszedł do wszystkich, jak dzieci na ręce, no tak wprawdzie dostojnicy, jak wiadomo, lubią dzieci, wielu dostojników jańczy dzieci na rękach, ale papież to robi spontanicznie i w sposób bardzo naturalny. Nazajutrz drugie wielkie wydarzenie, msza święta na Placu Zwycięstwa. I to słynne, kiedy właśnie powiedział: niech stąpi Duch Twój. I tutaj ja i sądzę masa ludzi zwróciło uwagę na inną rzecz, że ten człowiek mówi innym językiem. Mówi językiem pięknym, chwilami wzniosłym, chwilami takim zwyczajnym, ale z bardzo bogatym słownictwem, z gęstymi cytatami z poezji narodowej, Wyspiańskiego, którego ubóstwia, Słowackiego. I właściwie człowiek stał zniewolony, że ten człowiek właściwie uczy nas tej polszczyzny jak gdyby od nowa, że w przemówieniu czy w homilii można powtarzać pewne formułki i dyrdymały, które już na nikim nie robią wrażenia, a można przyjść, będąc oczywiście w tym stroju, który dodaje powagi i blasku, mówić do ludzi interesująco, chwytać ich za serce za swoimi słowami. I czegoś takiego doświadczyłem wtedy, a zwłaszcza już ten finał. I też tak sobie uświadomiłem, że dobrze zrobiły Wojtyle te próby aktorskie. On czuł aktorstwo i on był aktorem w tym dobrym sensie. On umiał stworzyć nastrój, pauzę zrobić między słowem, które jest dla niego niesłychanie ważne, które za chwilę wypowie i na które mamy czekać niecierpliwie. I to wszystko sprawiało, że no, że był w nim coś w rodzaju takiego magnesu, który potem długo wracał i człowiek się zastanawiał, jak to się stało, dlaczego tak się stało, że wszyscy w zasłuchaniu tkwili
nieruchomo, chociaż tam był upał wtedy, siostry biegały z wodą, pamiętam, w takich długich korytarzach wśród tych setek ludzi. I to był właśnie, to była ta msza święta na placu Zwycięstwa teraz Piłsudskiego. Widziałem taką satysfakcję na twarzach naszych oficjeli, kiedy papież najpierw stanął przy takim symbolicznej mogile zamordowanych tu Polaków, potem stanął przy mogile symbolizującej cierpienie Żydów i potem stanął, podszedł do grobu, w którym leżeli Rosjanie. I tu rzeczywiście cała masa tych pierwsekretarzy, prezydentów, tak? No, uśmiechnięci. I on tu rzeczywiście bardzo ładnie powiedział, że o tych, którzy, że nie można zapominać i o tych ludziach, którzy tutaj polegli nie jako żołnierze, jako ofiary systemu totalitarnego, z którym same miały do czynienia w swojej ojczyźnie. No więc to było takie powiedziane troszkę na granicy, ale w każdym razie niektórzy odczuwali wdzięczność, że zwrócił uwagę na Rosjan. To miało miejsce w przedostatnim dniu wizyty, msza święta w katedrze wawelskiej. W tej katedrze, w której, jak wiemy, papież jeszcze jako młody kleryk został księdzem, wyświęcony na księdza przez biskupa Baziaka chyba. Więc bardzo bliski był, bardzo bliskie było mu to miejsce. Nie była ta msza transmitowana, nie było to przewidziane. I ja miałem dać takie dwie relacje w takich blokach informacyjnych i znaleziono dla mnie, no trochę jak dla reportera Polskiego Radia, nietypowe miejsce. To było tak na zapleczu ołtarza głównego i ja tam miałem maleńki monitor i miałem na początek wejść i potem na sam koniec. I teraz mi powiedziano, niech pan spokojnie się, ja mówię, tylko jak ktoś mnie tu zobaczy, Boże drogi, z tymi kablami. Nie, 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 proszę pana, już pozna, orszak papieski przychodzi drugą apsydą, także tu nic pan. Powiem sobie, siedzę spokojnie tego i nagle jakiś taki szum, najpierw idą borowcy z tymi, sprawdzają, czy czasem nie tego, bo to było jeszcze niesprawdzone miejsce, bo zmieniono w ostatniej chwili korytarz, jakim ma wyjść orszak papieski. I rzeczywiście widzę, idą ministranci, idą ci z krzyżem, potem Pismo Święte, potem biskupi, arcybiskupi, kardynałowie i na samym końcu idzie papież. Pastorałem się podpierając, birecie na głowie i tak troszkę odstał od tego, bo tak wolno szedł. I tak w pewnym momencie raz spojrzał w bok, i zobaczył mnie, odwrócił, ja naprawdę mówię prawdę, odwrócił się do mnie i mówi, wie pan, ja pana w Polsce oglądałem w telewizji, ale że zobaczę pana w konfesjonale, tego sobie nie wyobrażałem. Szczęść Boże! I poszedł. Chodzi o drugi dzień pielgrzymki, kiedy papież mszę świętą odprawiał na Błoniach koło Nowego Targu dla górali. Samochody zabrały nas wcześniej, msza była o godzinie 9, już o godzinie 7, czy nawet w pół do 7, już byliśmy tam, gdzie ustawiono wspaniały ołtarz, trybuny i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wszyscy i korespondenci zagraniczni i my, cały ten orszak towarzyszący, patrzyliśmy jak zaczarowani na pewien obraz, który przed nami się roztoczył. Otóż to było na wzgórzu, jak zawsze stawiano na ten ołtarz na wzgórzu.
I z tego był piękny widok na takie połoniny pod Nowym Targiem, a w tle Tatry jeszcze siwym śniegiem posypane mimo czerwca. I teraz wstaje słońce, już te zboża rozmaite, trochę wiaterek wieje, więc tak się ładnie łany układają i widzimy w różnych punktach idące tak jak gdyby z różnych stron pielgrzymki. Poszczególne diecezje szły pod sztandarami swoimi, nie mają swoją nazwę, te takie flagi, które zwykle towarzyszą drodze krzyżowej, o na przykład. I właśnie ten tłum w pięknych strojach góralskich zbliżał się część na Bosaka. Tak sobie schodzili ci ludzie, schodzili z gór i coraz więcej ich było przy tym ołtarzu, coraz więcej ich było. Papież wzruszony tym, jak to oni właśnie schodzili się już dwie godziny przed tym, zanim on przybył, to ich przeprosił, że tak długo na niego musieli czekać i powiedział, a ja wam jeszcze jedną rzecz zdradzę, że ja wiele oglądałem świętych Madon w różnych krajach. Madonna z Guadalupe, Madonna z Portugalii, Madonna, czarna Madonna, którą kocham i Madonna, która w ostrej świeci bramie. Ale powiem wam szczerze, że jak patrzę na tą Madonnę, którą tutaj przynieśliście, a to była rzeźbiona w drzewie Madonna, Matka Boska Ludźmierska, z Ludźmierza, to wtedy tak sobie najbardziej tkliwie serce moje bije, bo widzę w niej taką prawdziwą gaździnę góralską. Czy wy też widzicie? No wszyscy. Więc takie miał spostrzeżenia papież, które chwytały często za serce rzeczywiście. O niezwykłości tego spotkania i takiej niepewności, czym się ono skończy, była o dziwo oficjalna, najbardziej oficjalna z oficjalnych spotkań, wizyta w Belwederze, gdzie Wojciech Jaruzelski, jako przewodniczący Rady Państwa, bo on pełnił wszystkie wtedy możliwe funkcje, o ile pamiętam, bo i premiera, i przewodnicząca Rady Państwa, i ministra obrony narodowej, i szefa WRON-u, Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. I ten człowiek, ten wojak, który ma krzyże walecznych za odwagę, nagle zwróciliśmy uwagę, że on był w mundurze, tak, i nagle tak spodnie mu zaczęły chodzić. Po prostu to się potem szerokim echem odbiło. Ludzie zaczęli patrzeć na... On dostał takiej zadziwiającej drżączki, że po prostu tu mu skóry ściskał. Po prostu żal było. Ja tak dość w kącie takim stałem, ale nie tak daleko od niego. I widziałem to z pełną świadomością, co się dzieje, że on za chwilę zemdleje, padnie. Okazało się potem, większość ludzi to zauważyła. I wszyscy, i on skrócił swoje przemówienie. Papież stał jak ukamienowany, w ogóle nie reagował w jakiś sposób, ani uśmiechem, ani zgryzotą, ale rzeczywiście, jeżeli to był jakiś pojedynek między papieżem a generałem, no to wygrał go zdecydowanie papież. Że tutaj Wojciech Jaruzelski okazał, jak niektórzy wrogowie jego ciągle mówią, że on był człowiekiem zbyt miękkim. Jak na generała, że właściwie, chociaż niektórzy mu wybaczają stan wojenny, ale uważają, że nie był zbyt konsekwentny, że można było ten stan wojenny wykorzystać w lepszym celu niż to zrobiono. Także papież w jakiś sposób wpływał na to, co się dzieje w Polsce z całą pewnością. Źle czy dobrze, to już oceni historia. Wtedy się właśnie pojawiały w tłumie te solidarność. Potem ktoś szybko działał, żeby wtedy były te
niezbyt przyjemne wskazówki prezesów, żeby pokazywać puste miejsca. Bo zawsze w ogromnym zbiegowisku, no to gdzieś tam są puste miejsca, żeby eksponować te puste miejsca, a w zbliżeniach eksponować siostry zakonne i staruszki. I staruszków. To było takie przykazanie dla kamerzystów, żeby tu w pierwszych rzędach łapali jakichś inwalidów, coś takiego. A potem ogólny plan, z którego się okazało, że jednak gdzieś tam są ogromne łysizny. Czy na stadionie dziesięciolecia, bo wtedy na stadionie dziesięciolecia była msza święta, czy tam w Błoniach Krakowskich i tak dalej. Więc tutaj już to była wyraźna manipulacja. Wyraźna manipulacja. Bo po raz pierwszy papież stał się już człowiekiem wyraźnie niewygodnym. A to, co chciałem powiedzieć, taka punkt programu w największej tajemnicy. Jego spotkanie w Dolinie Chochołowskiej w schronisku z Lechem Wałęsą. Wałęsa z czwórką dzieci. To wszystko było zaaranżowane przedtem. Danusia Wałęsowa to wiedziała. Incognito. Helikopterem ich przewieziono do Warszawy, potem przewieziono do Zakopanego i tam w dużej tajemnicy trzema samochodami pojechali do Doliny Chochołowskiej, tam była obstawa i bo papież sobie zażyczył, ale też powiedział, że żeby nie było na ten temat informacji, że może potem, kiedy indziej. No ich tam pobłogosławił i dość długo w cztery oczy rozmawiał z Lechem Wałęsą, który, jak wiemy, nie tak dawno był właśnie w odosobnieniu. Przecież siedział zamknięty tam w tym ośrodku w Bieszczadach. Na ten mój przyjazd niejako zbiegły się te dwa momenty. Znaczy jeden, że Ali Akcza, a drugi proces morderców w Polsce, Popiełuszki. Więc to były takie dwa... które powodowały, że w ogóle i w tym środowisku dziennikarskim no rzeczywiście trudno było, bo ciągle człowiek był pytaniami nagabywany, jak to się stało z tym, z księdzem Popiełuszką, o co tu chodzi. Tak samo z Ali Akczą, bo wtedy bardzo głośny był inny ślad, tak zwany ślad bułgarski. Wiele osób już tego może nie pamięta. O tyle bliski, w sensie symbolicznym, że ambasada Bułgarii znajdowała się na tej samej ulicy naprzeciwko ambasady naszej, polskiej, w Rzymie. I były nawet takie informacje, że Akcza się tam był schowany w tej ambasadzie, więc tam były ścisłe posterunki i tak dalej, ale to wszystko dodało takiego dodatkowego smaczku, że w tym uczestniczyły demoludy, jak to się mówi, że bułgarski wywiad w tym uczestniczył. I nawet w pewnym momencie ten Akcza szedł na plan drugi, jako ślepy wykonawca, natomiast, że kierowali oficerowie wywiadu bułgarskiego, a może w domyśle też przybysze z Moskwy. Więc był to czas no, trudny dla korespondenta, bo nie bardzo można było o tym wszystkim mówić. Stawiało to no, w niezręcznej sytuacji człowieka, bo w zasadzie każdy by chętnie posłuchał, co się tam dzieje, ale no nie mogłem tego dawać, raczej za Polską Agencją Prasową. Tam czasem z korespondentem się umawialiśmy na wspólne jakieś. Ale każdy miał swojego szefa i musiał tam słuchać. Także to wszystko, co działo się w czasie pielgrzymki pierwszej papieskiej, zbladło i zniknęło wobec tych wydarzeń najważniejszych w danej chwili, już bardzo dramatycznych właściwie, dotyczących papieża, który dość długo, wiele tygodni spędził tam, bardzo zresztą osłabły w tej klinice Gemelli. I tutaj właśnie ten Ali Akcza, któremu on potem, jak wiadomo, wybaczył, prawda? I to był ten moment świadczący o niezwykłości tego papieża. Więc jeżeli chodzi o sam zamach,
to jednoznaczne, tam były opinie, że no, to wszystko sięga Kremla i Jurija Andropowa, ówczesnego pierwszego sekretarza, byłego szefa KGB. Dotąd jest to sprawa otwarta. Dotąd niestety nie można nic powiedzieć, co by... To tak troszkę jak z zamachem na generała Sikorskiego. Że nawet ta ekshumacja sławetna zapragnął IPN, no niczego nowego nie pokazała. Więc kto wie, czy prawa, że najbliższa prawdzie jest ta prawda, która została ujawniona. Że oczywiście to zrobił Aliakcza, on się tego nie wyrzekał, że on był członkiem organizacji Czarnych Wilków. On nie potwierdził śladu bułgarskiego. Czasem demonstrowano takie zdjęcia robione panoramicznie, w których wyłapywano twarze pewnych osób i te osoby identyfikowano i w wypadku tych Bułgarów tam dwóch dyplomatów bułgarskich było, no ale to za mało, żeby potwierdzić, że oni uczestniczyli w zamachu, chociaż byli niebezpiecznie blisko papieża i na ogół wiadomo, że dyplomaci nie tak garną się na te takie masówki, nazwijmy to, kiedy papież pozdrawia ludzi. No, raczej oni, zwłaszcza jeżeli oni reprezentują kraj socjalistyczny, to nawet nie wypadało im tam bywać na tym placu Świętego Piotra. Więc tyle, co mógłbym powiedzieć na ten temat. Nic więcej. Wracał ten temat i w rozmowie z ojcem Pełką, z którym się zaprzyjaźniłem, bo on tam bardzo nam pomagał, jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne różne. Przypomnę, to jest jezuita, który przez wiele lat był kierownikiem sekcji polskiej Radia Watykańskiego. No i to wszystko. Raczej nasłuchiwałem informacji z kraju dotyczących właśnie księdza Popiełuszki, no i byłem przerażony tymi zeznaniami kapitana Piotrowskiego i tym wszystkim, co się wokół działo. No ale to już inny problem. W 1984 zostałem korespondentem w grudniu. W 1985 nie było jeszcze decyzji przyzwolenia na transmisję bezpośrednią z Watykanu. Dopiero w 1986 roku, bo mam tu przed sobą dowód rzeczowy w postaci autentycznego autentycznej treści kazania, jakie wygłosił Jan Paweł II w czasie pasterki, zaczynane od słów nie bójcie się. To nie bójcie się, to przypomina to nie lękaj się, nie lękajcie się do ludzi, które wypowiadał na ziemi polskiej. Tu poznałem troszkę papieża od kuchni, to znaczy to jest ksero, jeszcze z embargiem, że nie można tego publikować czy cytować, zanim ta pasterka się nie odbędzie. Ale też zwróciłem uwagę na to, że bardzo duże prześwity są między poszczególnymi wierszami, że jest dużo podkreśleń. Czyli, że papież przygotowywał się jednocześnie i ułatwiał sobie sprawę przy dłuższych zdaniach, punktując słowa czy miejsca, na których mu zależy. Nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką. Dziś w mieście i tak dalej. I dlaczego mi to było potrzebne i dlaczego mi się to bardzo przydało? Mianowicie ja musiałem tłumaczyć na żywo. To jest pewien paradoks. Tak, nagle sobie pomyślałem, jak to tłumaczyć polskiego papieża na żywo, przecież on będzie mówił po polsku. Tak sobie jakoś skojarzyłem w podenerwowaniu, że przecież on może najbliżej pozdrowić w języku, ale tutaj on jest już włoskim
prymasem Włoch, właściwie najwyższą głową państwa watykańskiego. I było to zadanie trudne. Wprawdzie papież mówił wolno, z pauzą, ale trzeba było się wstrzeliwać dobrze, żeby go nie zagłuszyć, a jednocześnie, żeby ten sens teraz jakim głosem. Ja nie mogłem mówić głosem pełnym dostojeństwa, bo to byłoby śmieszne. Jestem tylko skromnym reporterem, który podpowiada człowiekowi, który nie zna języka, co papież powiedział. Nie mogłem tutaj grać. Także no zadanie było dość trudne, no ale ponieważ tutaj miałem pewne już doświadczenia, więc jakoś mi poszło. Nawet ten Wasilewski, za którym nie przepadałem, ten korespondent, który był przede mną i który mnie tu obgadywał, a przyjechał tam specjalnie, żeby mnie wesprzeć, że ja sobie sam nie dam rady, no to nawet on mi pogratulował, więc było, że właśnie ojciec Dziwisz dzwonił, że bardzo dobre było tłumaczenie papieża. Papież się bardzo bał to tłumaczenie, czy to odda całość. I to jest właśnie przykład takiego właśnie obróbki, że tak powiem, już od strony czysto technicznej papieskiej homilii. Więc to wielkie, wielkie przeżycie, to niezapomniane zresztą wrażenie w nocy, kiedy w tym szpalerze halabardników z tej gwardii szwajcarskiej, papieskiej, właśnie wkraczaliśmy do świątyni pełnej ludzi, pełnej świateł. No i właśnie potem orszak papieski, pierwszy raz oglądałem to w pełnym takim blasku i pięknie tej bazyliki, której wnętrze jest, może zakręcić w głowie rzeczywiście. I to było no, duże wydarzenie, które w jakimś sensie no, tej nocy, kiedy tak nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem, no wybaczono może reporterowi parę takich osobistych wejść, rozmów, nie tyle rozmów, ile takich spostrzeżeń własnych, bo tutaj nie mogłem nikogo zaprosić do mikrofonu, bo byliśmy w tych kabinkach i tak dalej. Trochę trudno nastrój taki stworzyć właśnie w starciu z tą techniką, jak się ma tutaj tylko ten monitorek, tutaj ta zwrotna przychodzi i czasem słyszę właśnie jakieś i jesteśmy na jednym telewizyjny i radiowy i słyszę, jak telewizyjnemu mówią. Powiedz tam kamerzystom, źle cię biorą. To, i człowiek się rozprasza, a tutaj ma pełen nastroju mówić. To dostałem od księdza Pełki, który właśnie wiedział, że to jest trudne zadanie, tłumaczyć papieża, że to pierwszy raz będzie, że może ja będę podenerwany. I tak mi zrobił miłą niespodziankę. To znaczy, ja mogłem wziąć, tak jak pan mówi, z mojej skrytce była taka korespondencja. I było to tłumaczenie takie jak gdyby oficjalne. Bez tych wszystkich, bez tych akapitów, bez tych podkreśleń i tak dalej. Po prostu tekst leciał na maszynie pisany, czy faksem nawet miałem, faksem, bo to było na bibułce. I to byłoby o wiele trudniejsze jednak, gdybym ja szeleścił tą bibułką i tak dalej, bo to w takim rulonie się to składało. A tutaj raz, że to był taki dowód rzeczowy, a poza tym, no, że o wiele łatwiej mi było wywiązać się z tego dość trudnego zadania. Nawet wtedy po raz udzielałem jakichś wywiadów telefonicznie, bo dzwoniono do mnie właśnie tego wieczoru z życia Warszawy, jeszcze skądś, żebym i nagrywali telefonicznie, jak się czuję przed tym, o której włączyć odbiorniki, bo to było wielkie wydarzenie, wszyscy czekają na pierwszą pasterkę z udziałem Ojca Świętego i to z Watykanu bezpośrednio. No jak to będzie wyglądało, ile czasu będzie trwało i tak dalej. No jakaś taka była ogromna radość, co troszkę i deprymowało mnie, no bo robiłem to po raz pierwszy w takich warunkach, w takiej scenerii. Więc taka mała próba sił. No a potem jeszcze, no, zadanie korespondenta
w momencie, kiedy zaczyna się pielgrzymka, a to była kolejna, czyli w 87 roku, to już po 3 latach mojego pobytu, kolejna pielgrzymka do ojczyzny, jakie było moje zadanie? Byłem na lotnisku Fiumicino, gdzie przybył helikopterem z Watykanu papież i Gwardia Szwajcarska i udał się do pokoiku VIP-ów w oczekiwaniu na transfer już na do samolotu kołującego w jego kierunku. I wtedy papież tam zwykle parę słów mówił dziennikarzom i wtedy można było tak podejść na chwileczkę i w kilku językach, znaczy w tym wypadku, no nie w kilku, powiedział po włosku i po polsku. Najpierw po włosku dziennikarz, że z nadzieją, to dla mnie wielkie wydarzenie, że po raz pierwszy jedzie, jego odbył już kilka pielgrzymek, bo 3 miał, w Meksyku między innymi taką długą. No i czas najwyższy odwiedzić ojczyznę i nie ukrywam, że z ogromnym i zainteresowaniem i z stremą wręcz udaje się do mojej ojczyzny. I to oczywiście szybciutko musiałem zmontować, nadać i przekazać do Warszawy. Pomachał nam, poszedł. Nawet nie uścisnąłem dłoni, bo nie przyjęte, bo to dość wyraźnie tam są takie, że proszę nie witać się z papieżem. Inne spotkanie, tutaj mam zdjęcie, jako to już właśnie 87 rok. Razem z kolegą z telewizji i z Polskiej Agencji Prasowej, nas 3 było, zostaliśmy przyjęci przez papieża w prywatnym gabinecie, żeby wręczyć mu w imieniu mediów utrwalone na taśmie, wtedy nie DVD jeszcze nie było, tylko na tych kasetach, kasety właśnie z nagraniem przebiegu pielgrzymki papieskiej. I papież nas przyjął bardzo sympatycznie. Ja w pierwszej chwili tak nisko się ukłoniłem, że i zrobiłem gwałtowny ruch, że tutaj małe, jak to nazwać, takie zamglona troszkę ta głowa była. Tutaj uśmiechnięty ksiądz Dziwisz, młody, ale ja pamiętam moment, w którym kolega z telewizji razem ze mną w takim miłym nastroju jest, to łup do niego Ojcze Święty. Bardzo prosimy, króciutki wywiadzik o tym. I w tym momencie jakaś ręka na mikrofonie, jak się umawialiśmy, a to ksiądz Dziwisz. Już nie tak uśmiechnięty, z marsową miną, że nie można. I papież wtedy powiedział, widzicie panowie, ja z księdzem Stanisławem mam niełatwe życie. Bo chciał nawet coś powiedzieć, ale to też, bo w pytaniach pańskich jest czasem, że czy siedziałem obok papieża, czy była możliwość rozmawiania. Nie, praktycznie nie ma takiej możliwości. Jeszcze jedno, właśnie a propos telewizji, kiedy miał takie tradycyjne spotkanie raz na rok w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Międzynarodowych przy Watykanie. Takie spotkanie noworoczne. I też wszyscy stali w szpalerze i papież przychodzi i podaje rękę. Niektórzy klękają, inni całują, inni nie całują. Jedni nawet widziałem, czy miał cygaro w tym i nie wyjął, więc zachowują się ta hałastra międzynarodowa dziennikarzy bardzo różnie, skolorowa. I tam nie powiem kto, w każdym razie znajoma twarz i babka jak rękę. A ja, Ojcze Święty, jestem specjalną wysłanniczką Telewizji Polskiej. I on na to. No dziecino, co ja ci na to odpowiem? Można trafić jeszcze gorzej. To był czas, kiedy on był trochę właśnie, że telewizja, że były jakieś coś antykościelne historie, coś takiego do niego dotarło i tak, zwłaszcza ten dziennik telewizyjny. No i właśnie, że mogłaś gorzej.
nie ma się czym chwalić, jednym słowem dał do zrozumienia.